Jakob i Wilhelm Grimm. Pastuszek. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Był raz pastuszek, który wsławił się na całą okolicę przez mądre odpowiedzi, jakie dawał na czynione sobie zapytania. Król tamtejszy, dowiedziawszy się o tym, nie chciał wierzyć i kazał zawezwać malca do siebie. I rzecze doń: jeżeli mi trafnie odpowiesz na trzy pytania, jakie ci zadam, to będę cię traktował jak rodzonego syna i będziesz mieszkał w moim pałacu. Jakież to są pytania? Rzekł chłopiec. A król na to: pierwsze jest takie. Ile kropli wody jest w morzach całego świata? Miłościwy panie, odrzekł pastuszek, każ pozatykać wszystkie rzeki na ziemi, ażeby ani jedna kropla wody nie wpadła z nich do morza, zanim ich tu nie zliczę. A wtedy powiem ci, ile jest kropel w morzu. Król rzecze znowu: drugie pytanie brzmi: ile jest gwiazd na niebie? Na to odparł chłopiec: niech mi dadzą duży arkusz papieru. Gdy mu go dano, nastawił piórem na nim tyle kropek, że ledwie je można było dostrzec, a tym bardziej zliczyć, bo aż oczy bolały, gdy się patrzyło na nie. Potem rzekł: tyle jest gwiazd na niebie, ile kropel na tym papierze. Policz je sobie. Ale nikt zliczyć ich nie zdołał. Król znowu się ozwał. Trzecie pytanie brzmi: ile sekund ma wieczność? Na to pastuszek odparł: jest na świecie pewna góra, która ma godzinę wzwyż, godzinę wszerz i godzinę w głąb. I oto co 100 lat zjawia się przy tej górze ptaszek i ostrzy sobie na niej dzióbek. A gdy już wyostrzy dzióbek, wtedy upływa pierwsza sekunda wieczności. I rzekł król: rozwiązałeś wszystkie 3 pytania jak mędrzec. Będziesz więc odtąd mieszkał w moim pałacu, a ja opiekować się tobą będę jak rodzonym dzieckiem. Czytał Wiktor Korzeniewski.